Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym technicznym. Słuchajcie, w dzisiejszym technicznym myszka dla graczy od firmy TTS Sport, model Talon, wersja niebieska, czyli Blue. Czym myszka się charakteryzuje? Wysokim DPI, 3000 DPI, podświetleniem niebieskim i nowoczesnym kształtem. Chciałem Wam ogólnie przeczytać troszeczkę więcej informacji, które tutaj powiedzmy zamieścił producent, ale niestety nie zamieścił. Producent dał tylko informację w języku polskim na plus przynajmniej. Mamy tutaj też opcję polską. Polski. Profesjonalna mysz dla graczy. Więcej informacji na www.ttsport.com. Czyli widzicie, możecie sobie wejść na stronkę i poczytać więcej informacji o tej myszce. Ale myszka wygląda ogólnie w ten sposób. Za chwileczkę sobie ją rozpakujemy. Co tutaj jeszcze mamy? Z informacji na lewej stronie. Przełącznik, że możemy sobie zmienić DPI w locie, czyli nie musimy nigdzie wychodzić do systemu, żeby to DPI zmienić. Robimy pyk i już. Dodatkowe dwa przyciski po boku do nawigacji na przykład. Myślę, że spokojnie będziecie mogli je przypisać sobie według własnych upodobań. W zasadzie antypoślizgowa powłoka. Podświetlanie w kolorze niebieskim, pulsacyjne. I mamy tutaj tak, sensor optyczny Avago 3050, właśnie z tym maksymalnym DPI 3000. Ekstra długie podkładki pod myszką, te ślizgacze, co prawda plastikowe, no ale są. I mamy coś tutaj jak możliwość ściągnięcia przednich paneli, tych slajdów takich. No dobra, zobaczymy za chwileczkę, jak to się prezentuje. Przejdźmy do środka. Oczywiście na wstępie wspomnę, że myszkę dostarczył mi sklep gamingowo do testu. Tam też macie linka, jeżeli ktoś by chciał się zainteresować ofertą, to polecam tam zerknąć. Dobra, co w pudełku? Trochę kartoników. Tutaj dostajemy coś takiego jak woreczek, wcale nie na narkotyki, ale dobra, słuchajcie, co w woreczku? W woreczku oczywiście ma instrukcję obsługi, chyba instrukcja, no, nawet się otwiera dokładnie w tą stronę, czyli kurde, jakoś tak po japońsku zrobione. No, dokładnie. Taka krótka informacja dla użytkownika, której i tak nikt pewnie nie przeczyta. Następnie woreczek. Nie wiem, na kanapki też nie lada, od razu mówię. I słuchajcie, aha, i informacje o ile dobrze tutaj widzę, to o gwarancji. Dobra, jakiś turecki, brazylijski, chiński, japoński, kolejny z kosznoki. Tutaj jest chyba tajlandzki, English. Szukamy, czy będzie polski. Jest angielski, jest niemiecki, jest francuski, hiszpański, włoski, czeski, no i jest polski. Okej. Okay. Podkładki pod mysz na rok, myszki do gier 2 lata, czyli macie 2-letnią gwarancję tutaj producenta. Wszystko spoko. Szkoda, że informacje są po azjatycku. No ale dobra, nieważne. W każdym razie 2 lata gwarancji. Dobra, sama myszka, bo tym też się nie będziemy przecież zajmować. Tekturka. Okej, sama myszka, ale do myszki przejdziemy za chwilę, pierw do kabla. I kabel tutaj w zasadzie, powiem Wam szczerze, jestem pod głębokim, wybornym wrażeniem, ponieważ jest w czarnym oplocie. I ten oplot jest dosyć gruby, podoba mi się, mamy też rzepę, żebyśmy sobie mogli ten kabel spiąć. Proszę bardzo, możecie sobie zobaczyć. Jest rzepa. Co prawda łapie się idealnie, więc jest. Kabel, tak jak mówiłem, czarny w oplocie. Jest, bardzo fajnie. Wtyczka USB 2.0 pozłacana, więc jest. I mamy tutaj taki cycoszek na kablu. On teoretycznie ma zapobiegać wszelkim takim, nie wiem, zakłóceniom na kablu czy coś. To się jakoś fachowo nazywa. Ja sobie teraz zapomniałem
Kurde, zapomniałem sobie, jak to się dokładnie fachowo nazywa, więc wam nie powiem, ale jak coś, to sobie wyszukacie w necie. Dobra, jeżeli chodzi o samą myszkę, o spód myszki, jak widzicie, dosyć duży plastikowy ślizgacz i z jednej, i z góry, i na dole. Mamy tutaj cztery śrubki, możemy sobie odkręcić te boki, tylko szczerze mówiąc, nie wiem po co. Nie wiem, czy być może TT Sport prowadzi na stronie sprzedaż jakichś zamienników czy coś, no to wtedy by to miało jakiś większy sens. W każdym razie możecie sobie to odkręcić i śmigać bez tego. Dobra, jeśli chodzi o samą myszkę, tak jak mówiłem, myszka faktycznie jest wykonana z bardzo fajnego plastiku. Jest to, no nie wiem, czy to jakaś powłoka antypoślizgowa, ale faktycznie nie będą nam się palce ślizgać. U góry oczywiście scroll z możliwością i funkcją przycisku. U góry mamy dosyć bardzo duży przycisk zmiany DPI, co tutaj powiedziałbym wychodzi na plus, ponieważ często w myszkach się trafia, że te przyciski DPI są malutkie, plus jeszcze jakieś dwa inne tutaj przyciski. Czasami potrzebujemy tak naprawdę szybko zmienić to DPI, to sobie trafimy w coś innego i jest wtedy, o kurka, nie trafiłem i zabili mnie, prawda? A tutaj mamy jeden przycisk, duży przycisk, i nie musimy się martwić, że sobie nie trafimy w myszkę. Jakkolwiek to brzmi. Słuchajcie, z po boku oczywiście dwa przyciski funkcyjne. Tutaj na pewno możemy przypisać sobie ustawienia do domyślnie, bądź nasze według naszego widzimisię, więc bardzo fajnie. Co jeszcze? Myszka oczywiście jest fajnie wyprofilowana. Myślę, że to będzie widać teraz po bokach. Tutaj dokładnie te grzbiety. Dzięki temu pewniej i stabilniej leży w dłoni. Może szkoda, że nie ma tutaj wyprofilowania jeszcze na palec, no ale nie ma co narzekać. Jest ogólnie fajnie. Jeśli chodzi o samą głośność, no to myślę, że ujdzie. Słuchajcie, jeszcze ja ją podłączę teraz. Zobaczycie sobie, jak ona podświetla. A ma podświetlać na kolor niebieski, więc zaraz do tego przejdziemy. Tylko się ogarnę z wtyczką. Dobra, chyba tak. Tada! Jest, podświetla się myszka, czyli podświetla się logo, podświetla się po bokach i faktycznie pulsuje, tak jak była informacja na pudełku, że myszka będzie pulsować z każdej strony. Tyłek też podświetla, przód, no i oczywiście scroll jest podświetlony tutaj, wszystko u góry ładnie, pięknie się komponuje w kolorze niebieskim. Ogólnie bardzo fajnie, że że myszka nie podświetla się pod inny kolor. Ja ogólnie lubię kolorystykę czarną z niebieskim, więc tutaj ta myszka jak najbardziej bardzo ładnie wygląda i myślę, że na biurku każdego będzie się ładnie prezentować. Także cóż, dzięki wam ci za uwagę. Oczywiście pokazałem wam nową myszkę od firmy TT Sport. Mam nadzieję, że ogólnie myszka wam się spodoba. Ja wam powiem, że myszka jest fajnie wykonana i warta uwagi, jakby ktoś szukał mychy dla siebie. Tymczasem oczywiście polecam zajrzeć do oferty sklepu gamingowo. Tam macie całą ofertę z tą myszkeczką oraz cenę i tak dalej. Także cóż, dzięki wam za uwagę. Oczywiście jeśli wam się czy nie podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarze na dole, co myślicie o takiej myszce, komentarza, jaką myszkę chcielibyście, żebym wam pokazał. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa.